No, mam 17:55. Jestem, jak widać, tu przed wieżą. Przyszedłem tutaj sprawdzić jedną rzecz i jestem w towarzystwie mojej Niuni. A tutaj, proszę, jest pan Władek. O, jaki ładny szylkretowy kotek. O Jezus Maria, jaka ładna. Jaka ładna. Jaka ładna. Zobaczcie. Kicia. Niunia. Niunia, chodź. O, moja Niunia. A tu pana Władka. O, zobaczcie, ile jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Chińczyk, to ty? Panie Władku, tutaj Chińczyk jest. Pan mi Chińczyka podprowadził. Zobaczcie, jaki ładny szylkretowy. Jezus Maria, jaki ładny. Nawet nie widziałem. A Niunia tutaj chodzi. O. Zobaczcie. O. A tam kapitan Żbik, Kicia. Kiciulek. Mój. Kapitan Żbik. To ty też tutaj urzędujesz? O, proszę. Nioniek. Chodź, mam coś dla ciebie. Chodź. No. Chodź. Pan mi podprowadził dwa koty. No patrz pan, no, kapitan Żbik i Chińczyk. A to kto to jest? To nie jest matka wszystkich matek. To jest córka wszystkich matek. A ten czarny to piszczałka? Zobacz pan. Feliksa zwąchały. Widział pan? No co chcesz? Na ręce chcesz? Tak? Gdzie chcesz na ręce? O Jezu, panie Władku, zobacz pan, jaki basios. I weź pan te 7 kilo na ramię. Widział pan? O, o. O, o. No. Nie, nie, idź, idź, idź. Nie przeszkadzaj w jedzeniu. Os. Ile kotków. I ty tutaj też przychodzisz? No to kurczę, to ja cię karmię. Pan Władek karmi. Chińczyk też, no proszę, jaki zaradny. No. No zobaczcie, dałem kapitanowi Żbikowi, Chińczykowi, a kotek pan Władka wsuje. Zje wszystko. O. Taki szylkretowy trochę. Zobaczcie. No. A to jest chyba Zorro, ten czarny, tam, to jest Zorro. Kicia, Kiciulek, no, tutaj jakiś kotek jeszcze siedzi, o, kci, kci, kci. Piszczałka, z
tego, co pan... O Jezus Maria! Widziałeś? Widziałeś, draniu? No bym się przewrócił, no, pod same nogi, no. No już go deptałem, już go deptałem. Oż ten Chińczyk to jest... On mnie do szewskiej pasji doprowadza. Się cholernik położy pod same nogi. By nie miał gdzie. A gdzie moja? O, Niunia! Niuńka, chodź kicia. Chodź kiciulka, boisz się? Cześć, cześć. O, zobaczcie, ile tam kotków. O. Tam najładniejszy to ten... ta szylkretowa. Schowała się gdzieś tam. No, naliczyłem 10 kotków. Dzisiaj. No, nie planowałem. O, jest tam szylkretowy. Zobaczcie, jaki ładny. Jaki ładny. Widzicie? Ale ładna. Gdzie to się wychowała i kiedy się wychowała? O, gdzie ona leci? A, tam jest. Leci, leci, leci. A, ona chce tu wyjść. Ja muszę się cofnąć od bramy, odejść, bo ona chce wyjść. Odejdę na bok. Jak ona sobie wyjdzie? O, idzie. O, idzie, idzie. Jest. O, dobra. I za parkan pójdzie na pewno. A tu jest jakiś... A, ta piszczałka. Piszczałka tu jest. O, boi się piszczałki. Cofa się. Cofa się. A zaraz przemknie i poleci. Żeby ją minąć. Widać, że jest płochliwa, ale przyleciała, bo głodna. O, i zaraz tam pójdzie pod płot chyba. Nie. Wytam ten płot tam. Widzicie w tą dziurę? Pach? Nie ma. Już jest za płotem. Już jest za płotem. Dobra. Niunia! Chodź! Niunia! Kicia! Moja Niunia, chodź! O, Chińczyk leci. I kapitan Żbik leci. O. Niunia, wołam, a moje dwa lecą. Niunia, chodź! Chodź, kiciulka! Bo później zostaniesz, nie trafisz. Co, kapitan Żbik? Chodź, Niunia, chodź, kicia! Chodź! Chodź, Niunia! No tam Zorro. Ten czarny tam dalej, o. Tam dalej Zorro, a tu Niunia. Pod płotem zaraz, pod bramą przejdzie. Chodź, Niunia, chodź, kicia! Idziemy dalej. Nie, 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 nie biorę cię na ramiona. Chińczyk? Ty 2 metry ode mnie. Jesteś fajny kot, ja cię kocham, ale jesteś niebezpieczny kot. Stwarzasz zagrożenie dla życia. A, jaki towarzyski. Już musiał się przywitać. Do wszystkich. Niunia! Kicia, chodź! Niunia! No już przechodziła i się cofnęła chyba. Niunia! Kicia! Gdzie ona mi uciekła? Gdzie ona mi się cofnęła? No, tam jest Zorro. Tu gdzieś poszła. Niunia, no chodź! No co, chcesz tu zostać na stałe? A jak jej się tu podoba? Zobaczcie, jak jej się tu podoba. Nie chcę wyjść. Tyle kotków. No chodź, kicia. Idziesz? Chodź. Niunia. Idziemy dalej, chodź.
No, chodź. Muszę pójść tu zobaczyć. A tamten kotek, piszczałka, usiadła sobie tam na ławce i siedzi. Cieszyć. No teraz się, no co prawda jeszcze nie będzie tak ciepło, bo na przykład dzisiaj w nocy ma być minus 2-3 stopnie, kochani. Ale święta już niedługo, do świąt ma się ocieplić. Będą temperatury już dodatnie plusowe, już tam chyba około 9-10 na święta może. Także dopiero tu będzie ruch. Kotki powychodzą. Kapitan Żbik idzie za mną. Chodź, kiciulku. Chińczyk też. Tylko Niunia mi się znowu. Niunia, chodź. Chodź, kicia. Niunia, kicia. Niunia, nia, chodź. Chodź, kiciulka. No, chodź. Chodź, bo cię borsuk porwie. Chodź. O, a tu kotki się schowały. Właśnie tutaj, widzicie? Tą dziurę, przez tą dziurę przechodzą. Przez tą dziurę i w te pustostany tam urzędują. Tam jest kryjówek. O, jest. Kiciulek. A jest jeden. Tygrysek. Chodź. Kicia, chodź. Nie przyjdzie. Nie przyjdzie. A tam gdzieś inne są? Nie widzę. Nie widzę. Nie widać. Ten jeden jest. A tu gdzieś też nie widzę. Chińczyk jest. Zaraz zobaczę, tutaj jest płot obniżony. To będę przynajmniej mógł zajrzeć głową, a nie poprzez smartfon patrzeć. O, Niunia tu jest. Niunia. Kicia. Już tu przylazła. A, już jest. No tutaj są kasztany. Zobaczcie, o. I tutaj tych kasztanów jest, to tutaj dziki przychodzą, ryją. Dziki, sarny. Teren ogrodzony. Nie ma ochrony. Nie ma ludzi w ogóle. Strzelnica jest tam 3 km dalej. Jak strzelają, to tak, to zwierzęta tu uciekają. Się nawet chowają. I ta Niunia. Niunia! Niunia, nia! Kicia! Ona wyjdzie zaraz tutaj. Tu jest druga dziura. Nie wiem, czy ona pamięta. Kiedyś tu byłem. Była ona i Zyzia. O, widzicie, jakaś ścieżka wydeptana przez koty. Jak przekopane. Niunia! Kicia! A, jest Niunia. Niunia, chodź. Chodź, Niunia. Niunia. Chodź, kicia. Chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj. Chodź, kiciulka. No. Chodź, kapitan Żbik, bo ona nie wyjdzie. Kiciulek. Słyszysz? No, on sam też przyjdzie. Chodź, kicia. I kapitan Żbik też. No, ale on to z ciekawości za Niunią głowę włożył. Chodź, idziemy, chodź. Chodź, kitek.
Odejdź, pozwól jej tam wyjść. Chodź, Niunia, chodź. Chodź, kicia. Niunia, Niunia, chodź, kicia. Niunia. Proszę, nie chcę iść. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę. Dobra, może tu jest. Ale ja nie widzę. No nie wiem. Może blisko płot. O, jest. Już wychodzi. No chodź. Chodź, kiciulka. Zostaw. Zostaw. Słyszysz? Zostaw. Co ja mówię do ciebie? No. Żeby to był ostatni raz. Co ją ganiasz? Żebym ciebie nie musiał pogonić. No. Ale widzieliście? Próbował, ale jak powiedziałem zostaw, się spojrzał i się cofnął. No. Także słucha. A muszę go wychowywać trochę. Jeszcze. No, kicia. Chińczyk. Kapitan Żbik. A i nasza wieża. Niebo takie. Jakieś, jest takie określenie, nie mogę sobie przypomnieć. Marmury też mają taki wzór. Marmurkowe, o. Marmurkowe niebo. A i tu mamy, kochani, altanę oddziału trzeciego. Piękną, dużą altanę mają. Jest ciepło. To można tutaj. O. Jaki sprawny. Sierota. Chodź, no cię wsadzę. Chodź. Kot, który nie mógł się wdrapać pół metra. Ten Chińczyk chyba chore stawy ma. Skoro on taki nieporadny. Chodź, kiciulek. Tu wejdziesz. O. Stoły mają. Czekają. Tutaj takie leżaki. Kochani, mają. 1, 2, 3. O! Co to jest tutaj? Jakiś kot się chyba napił i schaftował. Proszę. To z dekoracji świątecznej. Choinka. A zadaszone, można się położyć jak słońce. Ja korzystałem, nawet przychodziłem do nich tutaj. To było wystawione tam jeszcze przed budynkiem z drugiej strony. To lubiłem sobie położyć. Tam smartfon w internecie pogrzebać. Jest Niunia też. To tu jakiś ptaszek tam. Ćwirka, ćwirka. No. Także widzicie, jest taka wielka altana, jakby to na wsi było, to po tańcówki by były. No, jaki wielki materac, ale o, już podarte. Podarte. Kochani, chyba do likwidacji. Takie stoliki to by mi się przydały koło bocianówki, zamiast tamtych blatów.